25 listopada kopalnia węgla brunatnego Turów świętowała Dzień Górnika. Obchody uświetniło przybycie licznych gości. Były gratulacje, podziękowania i życzenia. Spotykamy się dzisiaj z okazji Święta Świętej Barbary, które przypada 4 grudnia. Organizowana dzisiaj Akademia z okazji tego święta, Święta Górników, patronki kopalni Turów, przypawa nas szczególną dumą z racji tego, że kopalnia Turów dziś w połączeniu z elektrownią jako kompleks energetyczny jest ważnym elementem systemu elektroenergetycznego Polski. Warto wspomnieć, że dziś koniec listopada, a my wykonaliśmy już 100% założenia planu, jaki mieliśmy na ten rok, więc prace, które prowadzą górnicy, ich zaangażowanie sprawiło to, że jesteśmy bardzo mocnym elementem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Z okazji święta, świętej Barbary, tradycyjnie górnikom życzy się wszystkiego dobrego, tego, aby wykonywali swoją pracę sumiennie, żeby święta Barbara, ich patronka, miała ich zawsze w swojej opiece. Drodzy górnicy, w dniu waszego święta pragnę złożyć życzenia. Życzenia przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy. Gratuluję tym wszystkim, którzy dzisiaj otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe. Udało się obronić elektrownię i kopalnię Turów. Będzie ta firma przez najbliższe dziesięciolecia jeszcze funkcjonowała, dostarczała węgiel, a obok elektrownia prąd do polskiej gospodarki. I za tą codzienną pracę w dniu święta górnikom wszystkim dziękuję. Dziękuję i proszę, abyście dalej tak sumiennie i rzetelnie pracowali, jesteście Polsce potrzebni, a w dniu tym wyjątkowym, w dniu świętej Barbary, który dzisiaj tutaj w Turowie jest obchodzony, życzę wszystkim górnikom szczęść Boże. W trakcie Akademii uhonorowano zasłużonych pracowników kopalni odznakami, górniczymi stopniami oraz branżowymi wyróżnieniami. Honorową odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP przyznawaną przez ministra aktywów państwowych otrzymało 28 osób. 3 pracowników odebrało stopnie dyrektora górniczego 1 stopnia oraz 10 górników stopień dyrektora górniczego 3 stopnia. Złotą honorową odznakę Zasłużony pracownik wręczono 5 osobom, natomiast 3 górników otrzymało kordziki przyznawane kadrze inżynieryjno-technicznej kopalń i przedsiębiorstw górniczych za wyróżniające osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną. Ponadto przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego przekazali reprezentantom Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Kopalni Turów złotą odznakę honorową Zasłużony dla województwa dolnośląskiego. Za zasługi dla rozwoju oraz promowania województwa dolnośląskiego w kraju i na świecie. Dyrektor kopalni Turów Sławomir Wochna otrzymał złotą odznakę honorową, a przewodniczący zakładowego NSZZ Solidarność Wojciech Ilnicki odznakę honorową, które zostały przyznane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. Podczas Akademii tradycyjnie głos zabrał dyrektor zakładu, podsumowując mijający rok. Tegoroczne osiągnięcia eksploatacyjne i wyniki ekonomiczne kopalni Turów upoważniają nas do wyrażenia dumy i satysfakcji. Bez względu na przydarzające się nieprzewidziane codzienne problemy, kontynuujemy roczne założenia i plany ekonomiczne. Kopalnia Turów swój rozwój nierozerwalnie łączy ze stałym procesem unowocześniania. Układ technologiczny kopalni poddawany jest ciągłej modernizacji zarówno pod względem technicznym, jak i technologicznym, wynikającym z warunków eksploatacji złoża i postępu technicznego. Wśród osób, które wraz z pracownikami turoszowskiej kopalni świętowały tradycyjną barburkę, znaleźli się m.in. Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj na ziemi bogatyńskiej, w Turowie, w Turoszowie, słynnym Turoszowie. Szczególnie ostatnio był słynny z tej wielkiej obrony kopalni Turów i dzisiaj cieszę się, że mogę w tej kopalni być i obchodzić wspólnie z bracią górniczą, z wszystkimi pracownikami kopalni i ich rodzinami święto górnicze, które jest tak ważne i tak pięknie obchodzone i tak mocno zakorzenione w polskiej tradycji. Jest obchodzone bardzo uroczyście, bo dla górników, braci górniczej to ważny zawód. Zawód, w którym trzeba się wykazać ogromnymi cnotami obywatelskimi, odpowiedzialnością, wytrwałością, pracowitością.
W tym dniu na sali nie zabrakło także posłów Stanisława Żuka i Jerzego Materny, senatorów Rafała Ślusarza i Krzysztofa Mroza, europosłanki Anny Zalewskiej, lokalnych samorządowców oraz przedstawicieli wyższych uczelni współpracujących z kopalnią, a także zakładów pracy, strony społecznej i służb mundurowych. Zarząd PGE reprezentował Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych. W Akademii uczestniczył także zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z prezesem Andrzejem Legerzyńskim na czele. Uroczystą Akademię w kopalni uświetnił koncert w wykonaniu Zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Turów pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego.